Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. O godzinie 16:30 Sejm rozpatrzy rozporządzenie prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące wprowadzenia stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Stan wyjątkowy obowiązuje już od kilku dni. Dotyczy on 183 miejscowości w województwie lubelskim i podlaskim. Mieszkańców obowiązują ograniczenia. Te decyzje, które prezydent podjął, z jednej strony dają naszym służbom, przede wszystkim Straży Granicznej i wojsku, nieco więcej kompetencji niż to ma miejsce obecnie dotychczas, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o swobody obywatelskie, tutaj prezydentowi zależało ogromnie na tym, żeby te rozwiązania były jak najmniej dotkliwe dla obywateli. Dlatego między innymi dorośli muszą nosić przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, a uczące się osoby poniżej 18 lat legitymację szkolną. Zgodnie z rozporządzeniem taki stan ma potrwać 30 dni. Jednak na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu wszystko może się zmienić, bo zdania polityków w tej sprawie są podzielone. Jesteśmy przekonani, że nie ma żadnego uzasadnienia dla tego stanu wyjątkowego, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polaków. Ja byłem na granicy, widziałem, że tam niestety polskie służby łamią prawo, zachowują się okrutnie wobec migrantów, uchodźców i wydaje się, że to dokładnie władza chce ukryć. Przeciwna jest także Koalicja Obywatelska. Takie zachowania politolog profesor Tadeusz Marczak nazywa nieodpowiedzialnymi. Nieodpowiedzialność pewnych kół politycznych u nas i pewnych kół medialnych nie napawa optymizmem. Możemy tutaj spodziewać się powtórki rzeczy najgorszych już z naszej historii, ale miejmy nadzieję, że uda się zapobiec temu najgorszemu scenariuszowi. I jest to prawdopodobne, ponieważ Konfederacja mówi wprost, że nie poprze wniosku Lewicy. Uważam wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy za uzasadnione, ponieważ funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze Wojska Polskiego muszą móc ze spokojem patrzeć w kierunku granicy, w kierunku Białorusi i wiedzieć, że nikt im nie skoczy pod nogi ani na plecy, że nikt nie będzie przecinał drutów na granicy, że nie będą tam krążyć przemytnicy ludzi ściągani z Europy. Tam musi panować porządek i granica polska musi być szczelna. W przeciwnym razie sytuację wykorzysta Rosja, podkreślał w programie Polski Punkt Widzenia politolog profesor Mieczysław Ryba. To jest testowanie po prostu, na co nas stać, jak funkcjonujemy, na ile jesteśmy sprawni w tych różnych działaniach, więc w tym względzie, a czy to, dzisiaj to są imigranci, jeśli się nie uda grać imigrantami, będą inne pomysły. Debata w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego rozpocznie się o godzinie 16:30. Wśród ewakuowanych z Kabulu do Niemiec Afgańczyków znaleźli się przestępcy, poinformował o tym niemiecki minister spraw wewnętrznych. Według danych MSW do Niemiec przywieziono w sierpniu łącznie 4587 pasażerów, z czego 403 osoby byli to obywatele RFN. 3849 osób to Afgańczycy. Ich dokładną kontrolę służby przeprowadziły dopiero po ich przylocie do Niemiec. 20 osób zidentyfikowano jako przestępców i zatrzymano. Wśród nich są osoby ze sfałszowanymi dokumentami, ale także skazane za gwałty i kojarzone z działaniami terrorystycznymi. Jak poinformował na łamach Die Welt rzecznik niemieckiego MSW, dwóch przestępców zostało już przewiezionych do zakładu karnego na podstawie otwartych nakazów aresztowania. W mediach nie milknie fala krytyki za działania Zachodu w Afganistanie. Winą za chaos w tym kraju obarczany jest m.in. prezydent USA Joe Biden. 20 lat trwała interwencja Zachodu w Afganistanie. W akcję zainwestowano ponad bilion dolarów. Ginęli tam cywile i żołnierze. I wszystko po to, aby w Afganistanie zapanował pokój. Jednak wydarzenia z ostatnich tygodni pokazują, że całe poświęcenie poszło na marne, podkreśla dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ksiądz profesor Waldemar Cisło. Niektórzy analitycy uważają, że to jest kompromitacja świata zachodniego, bo tam przecież cała koalicja brała udział w tym. Wiemy, że to kosztowało ponad bilion dolarów.
Kompromitacją jest to, że pozostawiono tak dużo pieniędzy, pozostawiono broń, która jest warta ponoć 800 milionów dolarów, więc proszę wybaczyć, ale to chyba temu można było zapobiec. Natomiast jeśli to się wszystko sprawdzi, to jest to jedna wielka kompromitacja. Kompromitacją już okazała się być ewakuacja, zauważa politolog Grzegorz Piątkowski. Zostawiono całą masę sprzętu, pozostawiono właściwie własnemu losowi, co niestety w obecnej sytuacji oznacza prawdopodobnie śmierć. Pozostawiono współpracowników amerykańskich. Krytyka spada nie tylko na prezydenta USA. W Niemczech wciąż pojawia się temat ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa, który zamiast ludzi ewakuował alkohol. To oddaje cały obraz. No, gdyby to nie było takie tragiczne, to by się można było śmiać z tego. Niemcy zapłaciły ponoć 80 milionów dolarów i co? I nic. Teraz Afganistanem interesują się Chiny. Prawdopodobnie całe zaangażowanie 20-letnie amerykańskie w Afganistanie okaże się bezproduktywne, ponieważ Chińczycy dziś, widząc zagrożenie ze strony ekstremizmu islamskiego, planują pomóc Afganistanowi. To oczywiście może oznaczać wejście Chin i wejście Afganistanu w strefę wpływu chińskiego. Będzie to rzeczywiście pierwszym takim papierkiem lakmusowym odwracającego się układu geopolitycznego, to znaczy Chin wychodzących na prowadzenie, Chin wychodzących jako pierwsze mocarstwo świata. Jedyną przeszkodą są ekstremiści, zaznacza politolog dr Marceli Burdelski. Chiny stawiają jeden warunek. Jeżeli Taliban będzie wspomagał ekstremistyczne organizacje Ujgurów, ruch Wolnego Turkestanu, to żadnej współpracy i pomocy nie będzie. Swoje wpływy w Afganistanie chce teraz zwiększyć także prezydent Rosji Władimir Putin. Jednak najlepszym rozwiązaniem dla tego kraju byłaby współpraca całego świata, który na szali wyżej postawiłby dobro ludzi, a nie zyski. Przedstawiciele wielkopolskich samorządów i instytucji skierują dziś apel do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustanowienia rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego świętem narodowym. 27 grudnia to rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Był to największy i jedyny wygrany zryw niepodległościowy na terenie zaborów. Teraz wielkopolskie instytucje i stowarzyszenia zajmujące się edukacją i upowszechnianiem historii chcą, aby prezydent Andrzej Duda ustanowił ten dzień świętem narodowym. Rozmawialiśmy z ministrami w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Pomysł się spodobał. Padła deklaracja, że jeżeli uda się uzbierać głosy poparcia ponad podziałami, to pan prezydent z mocy urzędu wystąpi z inicjatywą ustawodawczą związaną z ustanowieniem dnia 27 grudnia świętem państwowym. Przedsięwzięcie jest inicjatywą oddolną. Głosy w tej sprawie były zbierane od czerwca i według dyrektora poznańskiego oddziału IPN inicjatywa spotkała się z dużym poparciem społeczeństwa. Pomysłodawcy ustanowienia nowego święta państwowego liczą, że będzie ono obchodzone jeszcze w tym roku. W najbliższą środę 8 września przypada 20. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Krasnym Borze. Wczoraj w tamtejszym sanktuarium odbyły się uroczystości jubileuszowe, którym przewodniczył pasterz diecezji ełckiej, ksiądz biskup Jerzy Mazur. Do sanktuarium pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Maryi Panna w Krasnym Borze przybyły wczoraj wspólnoty różańcowe diecezji ełckiej, by wspólnie świętować 20-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. Dzisiaj po 20 latach od koronacji my przechodzimy do tego najstarszego na terenie diecezji ełckiej sanktuarium maryjnego w Krasnym Borze. Także przynosimy w darze tegoroczne zbiory. Trud rolników, bochen chleba. Przynosimy nasze modlitwy, szczególnie modlitwę różańcową. Przynosimy nasze intencje, nasze radości i problemy. Sanktuarium jest to miejsce, gdzie niebo całuje się z ziemią. Dajmy się dzisiaj ucałować niebu. Mówił podczas Eucharystii pasterz diecezji ełckiej, ksiądz biskup Jerzy Mazur. Sanktuarium to wielka nazwa, ale bez Matki Bożej żadnej ani nazwy, ani budynku by nie było, akcentował podczas uroczystości proboszcz parafii, ksiądz Dariusz Rogiński. To ona tutaj króluje i rozpościera swoje wszelkie łaski. Chcemy razem z księdzem biskupem również też, aby było to szczególne miejsce dla kół różańcowych.
Sanktuarium w Krasnym Borze to także szczególne miejsce dla siostry Krystiany Borkowskiej ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pochodzę z tej parafii i za świętym Janem Pawłem II mogę powtórzyć, że tu się wszystko zaczęło. Życie się zaczęło, szkoła się zaczęła, nauka i powołanie się tu też zaczęło. Mam szczęście, że wychowałam się w rodzinie religijnej. I też mam to szczęście, że wzrastałam pod czujnym okiem Matki Bożej Krasnoborskiej. Podczas uroczystości szczególna modlitwa do Pani Krasnoborskiej popłynęła w intencji misjonarzy pochodzących z diecezji łódzkiej. Być misjonarzem to nie ofiara, którą misjonarz składa Bogu, ale to łaska, jakiej mu Bóg udziela. Łaska akceptacji drugiego człowieka, jego kultury, tradycji, koloru skóry. Mówił sekretarz Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, ojciec dr Kazimierz Szymczycha. Podczas uroczystości wspólnoty modlitewne mogły podjąć duchową adopcję jednego z misjonarzy. Specjalne posłania wręczył im ksiądz biskup Jerzy Mazur. Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie, księdza Michała Tokarzewskiego, pracującego w Brazylii. Wczoraj zakończyły się Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio. Klasyfikację medalową wygrały Chiny. Polska zajęła 17 miejsce. Biało-czerwoni wywalczyli w Tokio 25 medali, ale jeden prawdopodobnie zostanie odebrany. O stosowanie dopingu podejrzewani są kolarze torowi Marcin Polak i pilot Michał Ładosz, którzy uplasowali się na trzeciej pozycji na 4000 metrów. Złoto do Polski przywieźli Renata Śliwińska za pchnięcie kulą, Karolina Kucharczyk za skok w dal, Piotr Kosewicz za rzut dyskiem, Róża Kozakowska za rzut maczugą, Barbara Bieganowska zając za bieg na 1500 metrów oraz Patryk Chojnowski i Natalia Partyka z Karoliną Pęk w tenisie stołowym. Poza tym Polacy zdobyli 6 srebrnych i 12 brązowych medali. Polskim sportowcom pogratulował premier Mateusz Morawiecki. Bardzo serdecznie dziękuję za Wasz wielki wysiłek i walkę. Dziękuję także sztabom szkoleniowym i wszystkim, którzy pracowali na sukcesy naszych sportowców. W klasyfikacji medalowej zwyciężyli Chińczycy, którzy zdobyli 207 medali. Kolejne Igrzyska Paraolimpijskie za 3 lata w Paryżu. I sportowo to wydanie kończymy. Dobrego dnia Państwu życzę. Z Panem Bogiem.